I jesteśmy podobno. Dzień dobry, witamy w ten piękny piątek. Jednej nocy, jednego deszczu, że tak powiem, i zrobiła nam się jesień. Szam Michał Żebrowski z nami. Dzień dzisiaj dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już obudzony i taki do życia, czy? No tak, po kawie, no i już troszkę po deszczu. Po deszczu? Ale przyznaj, że no, zrobiło się z pięknego lata 30-stopniowego w sekundę coś jestem takiego. Zaskoczony, bo dzisiaj miało być 26 stopni, a trochę kropi. Czy myśmy się nie zgubili tutaj, Dominik, swoją drogą? Poczekaj, jeszcze raz sprawdzimy, bo się zagadałem i przejechaliśmy. Ale nie, ale możemy teraz w Harfową nie, no to jeszcze pojedźmy kawałeczek. Jesteśmy w takim miejscu Warszawy, gdzie ja prawie nigdy nie bywam, a ty? A ja bywam tutaj. Nawet kiedyś tutaj podrzucałem moją małżonkę, moją Olę, tu niedaleko. Poza tym Warszawa się tak zmienia, że naprawdę no, można rok nie być w jakiejś dzielnicy, a potem przyjeżdżasz i zupełnie zmieniona dzielnica. Na gorsze. Dlatego teraz przyjdzie człowiek i posprząta. Po prostu beton leją, wszystko się zmienia. Panie Michale, mamy parę obowiązków, które musimy spełnić. Ja muszę zrobić przegląd prasy w fajnym miejscu, do którego właśnie jedziemy, jak tylko nie zabłądzę. I mamy też prognozę pogody, która... Na razie w wersji analogowej, a my tacy jesteśmy niby cyfrowi, ale możemy ją przerzucić na słowo. Twoje nie, też? Nie, ja wolę, żebyś... Możemy to razem robić. Dobrze. Naprawdę, to... Temperatury czy co? Temperatury? Wolisz? Piątek. Dobra, proszę. Proszę bardzo. A ja biorę piątek. Musimy się połączyć teraz z naszym centrum dowodzenia. I teraz uwaga, na hasło Piotr, wypuść bumper, tak zróbmy. Dobra, to Piotr, to teraz. Podobno już można. Szanowni Państwo, czyta Michał Żebrowski. Szczecin 19, Gdańsk 18, Olsztyn 18, Suwałki 18, Białystok 19, Bydgoszcz 20, Poznań 19, Zielona Góra 18, Łódź 18. Stop, Warszawa. Stop. A z taką, wiesz, jakbyś tak Lublin, serce trochę włożył. 25. Dokładnie. Rzeszów 26. Kraków 25. Katowice 21. Zakopane 20. Wrocław 17. Już więcej nie ma miast. No ale dom, pomyśl coś. Jeszcze jest czego tam słońce. Jest wielkie, nie, tutaj wielkie zobacz, słońce. Jeśli chodzi o to proszę. Tutaj, ale to jest co, też piątek. No to, aha, troszkę jest rzeczywiście, są chmury nad Szczecinem, w Gdańsku. W Olsztynie słońce przez chmury. W Suwałkach zupełne słońce. W Białystoku chmury, Warszawa też zachmurzona. Lublin, w Rzeszowie słońce przedziera. No w Zakopanem oczywiście też wychodzi słońce nad górami. W Katowicach, Krakowie, Wrocławiu niestety chmury. I w Zielonej Górze też zaświeci słońce. Zawsze wydawało, że to jest najprostszy element programu. Nie prognoza pogody, przychodzi śliczne pani albo przystojny pan i dwa słowa i nagle jest Bogiem, no wszyscy go kojarzą, bo na prognozę pogody czekają wszyscy. A to nie jest łatwe zadanie. Nie, nie jest w ogóle. Ja przepraszam, nie to, żebym ci tutaj w was zaginował, ale ja ciebie, który wstajesz skoro świt i masz taką energię i tak... Skoro świt? No skoro świt i pracujesz, no Boże, naprawdę pełen podziwu jestem. Bo spektakle zwykle wieczorem, no albo ty jesteś raczej popołudniowy i nocny niż... Jakże się o 19 się budzę, no jednak. Tak, ale wstaję za 5-7, odwożę dzieci, jadę na próbę, potem ciężko pracuję, potem dzieci jem obiad, nie, do szkoły, a potem ja na próbę potem wracam, no jem i tak naprawdę o 17 już zaczynam się denerwować, bo za chwilę trzeba jechać do teatru i kończę 22, bardzo często tak jest, no więc... No tak to wygląda życie aktora. To nie jest łatwa rzecz. Zastanawiam się, czy tu, czy jeszcze jednak tam. Dobrze, to pojedziemy sobie jeszcze kawałeczek. Panie Dominiku, jakoś myślałem, że będzie pan ostrzegał mnie przed tym właśnie, żebyśmy się nie zgubili, ale trafimy. Jakby nie było, to jest taka dzielnica Warszawy, gdzie rzadko jesteśmy, więc miło będzie popodróżować. Jeśli chodzi o pogodę, musimy jeszcze wypuścić jedno ostatnie słowo od naszych kolegów z reżyserki i wracamy do nas. No i wróciliśmy, panie Michale, a ten czas taki przed samorządowymi wyborami to jest czas ważny dla pana, bo pan dalej pomaga, czy już nie? Szalenie, szalenie ważny i naprawdę jak mało kiedy przejmuję się tym, co się wydarzy w naszej ukochanej ojczyźnie. Dlaczego? Dlatego, że politycy generalnie przecież są przez Polaków uważani chyba za najmniej lubianą, czy są odbierani jako najmniej lubianą w grupę zawodową. I to się nie zmienia. Tymczasem jest wyjątek, ponieważ wśród tych polityków jest olbrzymia, czy niewielka garstka polityków, którzy są szczególnie szanowani przez Polaków, mianowicie samorządowcy. Ponieważ samorządowcy to jest ta garstka polityków, którzy sprawdzają się w terenie, sprawdzają się wśród ludzi,
którzy ich w swoich małych ojczyznach wybierają i tam można zweryfikować to, czy oni rzeczywiście idą do polityki z idei, z miłości do ojczyzny, z chęci pomocy, służby ludziom, czy też po prostu dla własnych karier, przede wszystkim medialnych. I ten zamach na samorząd, który się teraz odbywa, to znaczy chęć scentralizowania tego zamachu jest moim zdaniem no największym zagrożeniem wobec tych osiągnięć, które Polska może się poszczycić w ciągu 30 lat. Bo właśnie samorząd, przepraszam, to jest dla mnie niezwykle istotne. Dla mnie samorząd jest olbrzymim, wielkim polskim osiągnięciem, który osiągnął sukces. Więc nie dajmy, szanowni państwo, żeby również to w Polsce zniszczyć. To ja, zapowiadając naszą rozmowę, mówię do widzów, to będzie piękny piątek. Zobaczcie, co ma do powiedzenia Żebrowski. Żebrowski ma do powiedzenia o polityce i tyle. Nie wiem, czy to jest aż tak istotne, ale ja jako obywatel i artysta, czy człowiek, który i mieszka w Warszawie i poza Warszawą, no naprawdę rozumiem i potrzebę ochrony tego, co w Polsce się udało, a udał się w Polsce samorząd. To, że nasze małe ojczyzny, mosty, drogi, szkoły, inwestycje w orliki, inwestycje w hale sportowe. Słyszałeś, co się dzieje z orlikami? Zarosły. Nikt nie włącza tam teraz światła. Niektóre rdzewieją. I nie dajmy sobie tego wmówić. Nie to wymienimy samorządowców, którzy je skoszą i znowu dadzą temu blasku dodadzą. To jest nieprawda. Możemy wybrać naprawdę w swoich małych ojczyznach ludzi. Zresztą jeżdżę z teatrem i widzę, spotykam się z samorządowcami. Tam, gdzie burmistrzem czy wójtem jest osoba szczególnie szanowana i lubiana, tam zawsze jest porządek. Mm-hmm. No, i to są ludzie niezależni właśnie. Niezależni. Od czego niezależni? Od centrali. No ale twój znajomy dobry, któremu kiedyś pomogłeś trafić do Brukseli, prawda? Bez przesady. No, ale wiele osób jednym pomogło, z tego, nie tylko no, ja. Ale no to on też ma swoją centralę. On też będzie musiał się słuchać swojego szefa. Słuchaj, ja nie zamierzam tutaj nachalnie jakiegokolwiek polityka popierać, ponieważ uważam, że taka agitacja wprost, szczególnie przez artystę, czasami może służyć źle sprawia. Źle, tak, tak. Ale mogę to powiedzieć jako obywatel rzeczywiście, że są wśród tych naszych kandydatów na Urząd Miasta Stołecznego Warszawy kandydaci, którzy jeżeli nie daj Boże by wygrali, to ogarnąłby mnie po prostu po ludzku wstyd. Ale o kim i to mówisz? I to jest uczucie, do którego ja jako obywatel mam prawo się przyznać, jako warszawianin, że gdyby to się wydarzyło, to po prostu czułbym zażenowanie, wstyd i tyle. No ale o kim mówisz? Wiadomo o kim. No, no właśnie to są takie niedopowiedzenia, które później się mogą źle skończyć. No. Nie, właśnie wydaje mi się, że powiedziałem dosyć dużo. Ale tych kandydatów trochę się namnożyło swoją drogą, choć rywalizacja między dwoma się odbywa. Czy dzwonił do ciebie kandydat, bo możemy w ogóle nawet nazwisk nie wymieniać. Uh-huh, i to też będzie fajnie. Uh-huh, dzwonił mi Michał. Raz pomogłeś, pomóż jeszcze raz. Nie, przecież Rafał dzisiaj jest politykiem niezależnym, jest gwiazdą polityki nie tylko polskiej, ale europejskiej i doskonale ze swoim programem i tym swoją legendarną już pracowitością poradzi sobie bez naszego wsparcia. Są tacy, którzy mówią legendarnie, to on pracować lubi, ale w Brukseli. Natomiast jak będzie musiał pracować w mieście, za cholerę nie da sobie rady. To jest głęboka nieprawda, ale nie zamierzam być jego adwokatem. On sobie świetnie radzi beze mnie. Myślisz, że dzisiaj przyszedł taki czas, że ludzie patrząc po tym, co się wydarzyło jakiś tam czas temu przy okazji innych wyborów, nagle pomyśleli sobie, kurczę, nie byłem przekonany, ale dziś wiem, że mój głos jednak waży i że nagle będziemy miło zaskoczeni wszyscy, którzy do tej pory narzekali na brak ludzi przy urnach, że frekwencyjnie to będzie cuda. Nie wiem, wydaje mi się, że duża frekwencja będzie dotyczyć miast tych dużych miast. No, mam nadzieję, że tak się stanie. O nie, tak naprawdę jest bój i tego się boją ci, którzy teraz chyba sprawują, na miłościwie nam panują. No, liczyłbym na to, żeby naprawdę no, polskie społeczeństwo przebudziło się i naprawdę zrozumiało, że dużo od nas naprawdę zależy. Naprawdę. Mamy jeden głos, ale no, mamy możliwość powiedzenia tak, ten owszem, a ten mi nie odpowiada. I potem będziemy mieli tylko do siebie pretensje, jeśli będziemy mieli. No, zobacz, co się dzieje. No przecież my cały czas uczestniczymy w wojnie polsko-polskiej. Cały czas trwa kampania wyborcza. Od momentu wyborów nie ma jednego dnia, żebyśmy my pomyśleli, tak naprawdę, aby nie byli zdominowani przez coś,
przez polityków, którzy się ze sobą kłócą. Ale zobacz, nie masz tak, że masz do zrobienia rano ważne rzeczy. Dwójka dzieci ma trafić do przedszkola, do szkoły, ty masz trafić do teatru. Wiesz, że to jest prawda, że kiedy zajmuję się dziećmi, to naprawdę wtedy czuję totalnie ulgę. No tak, tylko że żebym ja się dzisiaj w kraju czuł tak, jak się czuję i ty, żebyś mógł tutaj jechać, to nasi rodzice nie mogli myśleć tak jak my. Oni po prostu musieli narażać skórę i walczyć o wolność tego kraju. A dzisiaj ty jesteś w ich wieku. Ty masz jej 40 lat, młode dzieci. I co powiesz dzieciakom za 20-30 lat, jeżeli tutaj będzie no nie to, co byśmy sobie życzyli. Czy kraj otwarty, tolerancyjny, demokratyczny, silny swoją mądrością, tylko, kulturą że... obywateli, tylko, a nie wtedy... kraj scentralizowany, który jest państwem wyznaniowym i państwem, które boi się wszystkiego, co inne i co jest spoza granicy Polski. Myślisz, że jesteśmy blisko tego, czegoś takiego, żeby to był kraj wyznaniowy, żeby to był kraj no jeżeli nie tak w Częstochowie, chciał, to... jeżeli w Częstochowie, w symbolu Polski, polskiego ducha, serca, kapłan mówi do tych, którzy biją i kopią ludzi, którzy wyglądają, mają inny kolor skóry i mówią wszyscy biali, wszyscy równi, mówią, że oni robią dobrą robotę i oni wolą wartości, to gdzie my jesteśmy? No stary, przecież to jest, kapłan może przecież powiedzieć to jest, i zrobić wiele. Przecież to jest profanacja. Ale tylko kapłani zawsze byli taką kastą, która była ponad trochę. Dzisiaj rzeczywiście mogą mówić, co chcą. A dzisiaj nie są ponad? Są dzisiaj jeszcze bardziej, ponad? Jak wydaje mi się. Chociaż paradoksalnie ich szefem jest człowiek, który bardzo by nie chciał, żeby tak było. Nie? Natomiast w Polsce to się zawsze rozjeżdża z tym, jak wygląda na świecie. Słuchaj, tego nigdy nie wiadomo, jak jest tak naprawdę. Ja nie wierzę w szczerość intencji i w to, co do końca mówią. Po czynach ich poznajemy przecież. No. Ale patrząc po Jeżeli nie ma potępienia tych postaw, to znaczy, że jest przyzwolenie. Dokładnie. No niestety. Natomiast patrząc po ich roli, myślę o tej ambonie, wyjściu i tak dalej, to jest bardzo, przepraszam za porównanie, ale bardzo podobne do twojej trochę, bo ty też wychodzisz na jakąś scenę i też masz tę moc przemawiania. No zlituj się, no ale tak, u nas jest kompletnie inaczej, ponieważ jeżeli u nas na scenie, czy artysta w filmie, czy gdziekolwiek gra w sposób taki, który nie jednoczy ludzi w zachwycie i podziwie dla kunsztu aktora, reżysera, scenografa i tego, co robią, to ludzie wychodzą z teatru. Po prostu, no. No to my musimy dzielić, no my musimy łączyć ludzi, a nie dzielić. Tymczasem dzisiaj w kościele widzimy, że zamiast otuchy dla ludzi sączy się w nich jad, im w serca jad nienawiści i podziału. No to jest bardzo niedobre. No to ale jest, jednocześnie jest możliwe. Ja się wychowywałem w zupełnie innym kościele. Ale dzisiaj to jest możliwe. Właśnie mówimy o pewnym przyzwoleniu. Ono pojawia się tam, z ambonę, ale ono pojawia się też w innym miejscu. Dzisiaj te dziewczyny, które blokowały łysych panów idących przez Warszawę, nagle okazuje się, że panowie, nie, no jest okej. Okay, że na poziomie prokuratury, władzy, ale też kościoła masz coś takiego. Rzeczy, które do tej pory powinny być napiętnowane, jest takie mówienie... Tak, ja się przeraziłem w listopadzie 11 listopada ubiegłego roku, kiedy stałem z Wojtkiem Malakiatem, rektorem Akademii Teatralnej na parapecie Pałacu Kultury i widziałem 20 tysięcy biegających moich rówieśników, moich rodaków, moich, no może trochę młodszych kolegów, 20-paroletnich, w białych kominiarkach ze sztandarem wszyscy biali, wszyscy różni. I wtedy pomyślałem sobie, co będzie za rok, czyli co za półtora za miesiąca. Bo jeżeli wyobraź sobie taką sytuację, przywożą 50 tysięcy ludzi, zwołują tych narodowców pod Pałac Kultury 11 listopada autokarami, pociągami z całej Polski. Tak. Jest jeszcze taka prawda propagandowa w TVP i w radio, na przykład taka podbudowa propagandowa. Oni jest 50 tysięcy i oni słyszą takie słowa. Wielki, dumny polski narodzie Kopernika, Sobieskiego, Chopina i papieża tysiąclecia. Czy wy uważacie, że wasze dzieci, wasze wnuki nie zasługują, aby w waszych polskich katolickich domach na półce stał, każdy z tych dzieci miał fragment Pałacu Kultury i Nauki, dumny polski narodzie, powstań z kolan. Jestem przekonany, że takie przemówienie porwałoby tych 50 tysięcy ludzi i oni pójdą spalić ten Pałac Kultury. Potem się to, że tak powiem, ogrodzi, no i droga do rozbiórki gotowa. To jest bardzo proste, tylko to jest cholernie nieodpowiedzialne i to powinno być karane paragrafem. Ale propaganda zawsze była, jest i będzie na różne sposoby wykorzystywana. Raz do złych rzeczy, raz do dobrych rzeczy. Ale po której stoisz stronie? Ja staram się strać po tej jaśniejszej. Czy nie? Czy nie będziesz pałował, bił i kopał? Nie, broń Boże, ja w ogóle staram się być tak daleko od tego, na ile mogę, ale masz rację w tym, że dzisiaj choćbyś bardzo chciał się skupić właśnie na fajnej pracy, ale na słuchaj, wychowywaniu dzieci, ma, to cię tak, wciąga ale, w to słuchaj, no nie ma żartów, bo jeżeli w 99. rocznicę
tam jest 20 tysięcy ludzi, którzy czekają na to, żeby ktoś... To, co będzie w Setną. Co będzie w Setną. Jeżeli wyjdzie na przykład nasz miłościwie panujący i powie, że każdy wielki europejski naród ma w swojej historii jakiś symbol, znak, wydarzenie, na przykład Francuzi zburzenie Bastylii, no to oni po prostu dostaną szału. Będą mieli bielmo na okach i pianę na twarzy. Ale wydaje ci się, że dzisiaj ludźmi łatwiej manipulować niż kiedykolwiek? Tak. Tak? No zdecydowanie. My żyjemy w pozorach tego, że mamy więcej informacji, więcej możliwości, a tak naprawdę już od dawna walczymy ze sztuczną inteligencją. No, my tylko, moim zdaniem, to jest ułuda tego, że jesteśmy wolni. A w gruncie rzeczy jesteśmy niezwykle sterowani przez to, co na nas patrzy, co do nas mówi. Przez algorytm. Ale zobacz, sam świetnie sobie z tym radziłeś, jak jechaliśmy na spotkanie z widzami. Czy ja mogę instastorysować? Mówi człowiek. Myślę sobie, kurczę, no pierwszy bardzo świadomy gość nasz, który wie, do czego rzeczywiście można to wykorzystać. Że masz takie narzędzia, pozwalają ci dzisiaj być z ludźmi, z którymi do tej pory w ogóle nie mogłeś mieć kontaktu. No. No. No to dlaczego w takim razie wybory w Stanach Zjednoczonych były takie, a nie inne? Może nie wiem, czy procedura była ta sama, ale dzisiaj Radio Z rano podawało pilną informację, że w PKW jest informacja, jest rozliczenie Dudy za kampanię i tam jest kwota przeznaczona na automatyczne wpisy internetowe, czyli na opłacenie botów, które miały mieszać w głowach tym, którzy czytali to, co Duda no robi. Tak, wiesz, no tylko, ale taki że procent jest znak osób, czasu. Które o tym wie, jest znikomy w porównaniu do tych, do których to na razie nie dociera, bo nie ma jak dotrzeć. No, albo dociera z ambony. I wtedy dociera w tej warstwie, wiesz, takiej po prostu bardzo czystej, prostej. Przychodzisz w niedzielę, w poniedziałek już wiesz, co masz robić. No. Prosty świat, panie Michale. A ty teatry, teatry, teatry. Dzisiaj scena teatralna to jest coś, co może dać, czy może powinno mówić stop właśnie tym białym biegającym, że użyję tej przenośni, czy nie? No, teatr przede wszystkim ma oswajać ludzi z tajemnicą śmierci i z lękiem istnienia. Ma dawać otuchę. Właśnie poprzez to, że ma bawić, wzruszać i prowokować do myślenia, nie nudząc. To jest bardzo trudne, żeby robić teatr, do którego możesz zarówno swoją babcię, żonę, dziecko, córkę posłać i być pewnym, że ich wrażliwość, niezależnie czy jest wrażliwością Żyda, muzułmanina czy chrześcijanina, nie zostanie zgwałcona. To jest bardzo trudne, to jest najtrudniejsze, żeby... No ale przecież my, przecież miłościwie nam panujący minister edukacji narodowej, ja zobaczyłem jego ulotkę w Krakowie 3 lata temu, kiedy wygrywał, tak. Kiedy chciał tam zdobyć, zresztą zdobył mandat ten polityczny do wyborów parlamentarnych. Ja widziałem taką ulotkę, którą on rozdawał na bazarach w Krakowie i tam była mapa Europy z takim wielkim żółtym półksiężycem i taką falą islamu zalewającą. Super. Zalewającą. Tak. Jaki, no, jest tego, jaki jest tego efekt, że ja jadę na Podhale i tam wychodzi góral, mój wspaniały jakiś tam sąsiad i mówi, czy pan, panie Michale, jest już przygotowany na ten zalew islamu, bo my tu jesteśmy, mamy widły, jesteśmy przygotowani. I oni naprawdę myślą, że tak jak w firmach Hoffmana, z tego lasu, zaraz za tej góry, wyjdą ci biali, na biało ubrani Turkowie i będą, prawda, z tymi maszynami oblężniczymi i z tymi drabinami porywać krowy, kury, gwałcić i zabijać. No, to jest mniej więcej takie przemawianie do takiej wyobraźni, no tymi metodami. I to jest minister edukacji narodowej. No właśnie, on wyedukował tych ludzi. No to, no to jak my możemy się dziwić, że jest inaczej? To dlaczego patrząc po Ameryce, albo patrząc po nas właśnie, my ci, za przeproszeniem, intelektualiści, tak się dziwią, że kurczę, jak to jest możliwe, że tak się zdarzyło, że oni wygrali. Ale może właśnie dzisiaj prostszy język, bardziej łopata niż wyemancypowanie słowne i tak dalej, mówi do większej grupy ludzi i dlatego oni wygrali. Nie mówmy, że oni wygrali, bo nie ma ich i nas. My jesteśmy jedni. Oni również przegrali. Bo to jest... Bo dzielenie ludzi, wojna, konfrontacja, to jest zawsze przegrana wszystkich ludzi. Przecież ta krzywda idzie z pokolenia w pokolenie. Jak jednemu zabierzesz, on jednego skrzywdzisz, poniżysz, będziesz niesprawiedliwy wobec niego w imię swoich partykularnych interesów politycznych. On ma dzieci, on ma wnuki, on ma rodziny. Przecież ci ludzie kiedyś odejdą od władzy. Dlaczego my musimy potem to koło nienawiści musi się toczyć no to jest antypatriotyczna,
to nie jest mądre po prostu. No to do niczego nie prowadzi. Tak się dzisiaj świat ułożył, że wiesz, jesteś w stanie bardziej wygrać amboną niż teatrem, używając takiego porównania. Ale teatr z amboną nie ma nic wspólnego, kompletnie. Przemawianie do mózgu, do ludzi, do ich serc, do ich duszy. No. Nie, to nie tak? Teatr będzie teatrem, a ambona amboną, proszę bardzo. No, no, ostatnio przejeżdżając przez Wilanów często jeżdżę i widzę tą świątynię opatrzności, na którą zbierałem sam kiedyś pieniądze, stojąc na dachu tam o 5 rano i kwestowałem na to, żeby te datki. I tak sobie pomyślałem, a co by było, gdyby zamiast hektolitrów betonu, który tam jest lany przez od tylu lat i jest nadal nieskończona ta świątynia, gdyby tam stał na przykład taki mały wiejski drewniany, tani kościółek i gdyby tam stał naprawdę prawdziwy święty, który słowem potrafi jednoczyć dziesiątki ludzi, setki ludzi, którzy tam przychodzą z dziećmi na piknik. Nie trzeba ani pieniędzy, tylko trzeba jednego świętego, który tym słowem zarazi i da przykład. Kurczę, 40 milionów ludzi i nie ma jednego świętego, który byłby na tyle autentyczny, żeby nie trzeba było lać tych betonów i tego, tych pieniędzy wydawać. Szanowni Państwo, Michał się rozkręcił, bo znamy go, prawda, jak takiego spokojnego, jeszcze czekającego na widzów. On wtedy nie miał tej energii, którą ma teraz. I to jest cudowne, żeby to wykorzystać. Zostawiłbym Cię teraz z widzami na chwilę. Pobiegnę, zrobię za moment fantastyczny, mam nadzieję przynajmniej, zależnie od tekstu, przegląd prasy. Ta kamera. Ile mam czasu? Masz 2 minutki. Jezus Maria. Dobra, dobrze. Poczekaj. To ja zabiorę zabawki, żebyś ty w ogóle... A ja powiem Państwu, mogę wiersz mówić? Michał, są Twoi widzowie. Naprawdę, jestem z widzami? Proszę Państwa, Władysław Broniewski był taki polski pisarz wspaniały, który umierając pozostawił po sobie wielką spuściznę poetycką i również listy, które zostały spalone z zazdrości przez niejaką panią Wandę, która była towarzyszką jego życia i udowadniała wszystkim, mówiąc, że tak naprawdę cała twórczość, również ta, którą spaliła w piecu zaraz po śmierci pana Władysława, była jej dedykowana, ponieważ była miłością życia pana Władysława. I na dowód i poparcie swojej tezy cytowała wiersz, który Władysław Broniewski napisał pod hasłem Goździk. Ja Państwu ten wiersz miłosny teraz powiem. Kupiłem goździk Wandzie. Przyjdzie do domu, znajdzie. Będą mijały październiki, listopady, grudnia. A ona przyjdzie do domu. A ona przyjdzie do domu. Jak godzina 12:00. W południe. Tak, i to właśnie był ten wiersz miłosny. Możemy przekazać głos Jarkowi. Aha, możemy. Jarek? Wyprostujesz się? Tak jest. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak on sobie doskonale beze mnie radzi. To jest bardzo miła, mam nadzieję, sytuacja, w której właśnie znaleźliśmy nowego współprowadzącego nad rano. O to nam właśnie chodziło. Michał Żebrowski, za chwilę wrócę do niego, ale wcześniej kiosk z gazetami. Giganci ruszą po setki milionów złotych z ZUS-u. Ubezpieczyciel planuje budowę nowego systemu informatycznego. Nie dopuści do projektu podobno zagranicznych firm. Informatyzacja ZUS-u, ja myślałem, że to już dawno skończone. Emocje budzi zawsze, nic dziwnego. Tam nie ma miejsca na błędy. System odpowiada za obsługę 25 milionów Polaków i rozlicza niemal 1/3 środków finansowych państwa. Twórcą obecnego ponad 20-letniego systemu jest ASECO, ale kontrakt na jego utrzymanie niedawno przeszedł w ręce Komarchu. To właśnie te dwie firmy są brane pod uwagę przy tworzeniu nowego systemu. Naprawdę wydawało mi się, że jest już po wszystkim. Dzisiejsza Rzeczpospolita sugeruje, że czas na zmianę. Olgo Tokarczuk dzisiaj w Gazecie Wyborczej, ale pod tym zdjęciem Olgi, boty w służbie Dudy. Wyborcza ujawnia, że 20 zł za wątek, 5 tysięcy wpisów w każdym wątku, 2 zł za wpis. Taką umowę podpisał w 2015 roku sztab wyborczy Andrzeja Dudy ze spółką tworzącą fałszywe konta w internecie. Na jego konkurenta Bronisława Komorowskiego wylała się wtedy fala hejtu. Zadziałało, znaczy pod pojęciem wpisy automatyczne kryją się boty, czyli fałszywe konta, które masowo generują aktywność na Twitterze czy na Facebooku, a ta współczesna wojna, także informacyjna, także wyborcza właśnie tam się odbywa. O tym z Michałem przed momentem wspominaliśmy. Dziennik Gazeta Prawna na weekend. Okularnicy 2.0 w innowacyjnej gospodarce. Młodzi naukowcy klepią wiedę, ale także ekoschizofrenia. Czy rząd panuje nad frakcjami, które grają do różnych zupełnych bramek? Tu mowa o górnikach, ale także i o Solidarności. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna daje trochę do poczytania na weekend. Także, zresztą ten temat pojawia się i w Rzeczpospolitej, to jest powrót do historii, czy właściwie prehistorii. Lehman Brothers, pamiętacie tamten moment? 10 lat po upadku Lehman Brothers, nowy
kryzys finansowy podobno jest tuż za rogiem. Co dzisiaj robią toksyczni menadżerowie? O tym dzisiaj i Rzeczpospolita, i Dziennik Gazeta Prawna. W fakcie Anders bez kolejki, a pacjenci czekają. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach koło Warszawy jest oblegane przez pacjentów, z numerkami czekają na badania. Tak jak nasz czytelnik, który pod jednym z gabinetów spędził z córką 3 godziny. Nagle minęła ich minister Anna Maria Anders i zniknęła właśnie za tymi drzwiami. To dzisiejsza jedynka faktu. Przegląd sportowy. Spacerek. Łatwe zwycięstwo biało-czerwonych w drugim meczu Mistrzostw Świata. W sobotę starcie z Finlandią. Na razie panowie naprawdę fajnie sobie radzą. To tyle w kiosku z gazetami. Pogodę już dawno z Michałem zrobiliśmy. Sam Michał fantastycznie sobie przed momentem z widzami od rano poradził. Bardzo za to dziękuję. Gdybyście chcieli dać znać, że wracamy do Żebrowskiego, że mamy jeszcze sobie do pogadania, to proszę o znak sygnał, o udostępnienie tego, co teraz robimy. Niezależnie od tego, czy to jest Facebook, czy to jest Periscope, czy to jest YouTube, czy to jest Twitter. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Polecamy się także w aplikacji Onetu, gdybyście chcieli, ale wierzę, że to dzisiaj akurat wyjątkowo będzie przez was nie wybierane, to zawsze można nie tylko patrzeć, ale także, albo przede wszystkim nas posłuchać. Polecamy się. A teraz fragment Ucha Prezesa. Takiego serialu, który swego czasu miał bardzo mocną władzę nad obywatelami. I w jednym z odcinków Michał też się pojawił. Nie rzucił ziemi. Skąd nasz ród? Nie damy pogrześć mowy. Polski naród. Strajk! Staćni! Strajk! Królewski szczep. Piastow! Strajk! Staćni! Ludzie się rozchodzą! Niech pan to ratuje! Wzywają pana! Pan ich ratuje! Pan ich ratuje! Skoście wszystko przed wieczorem i ustawcie w kopy, bo na burzę idzie! Nieźle, co? Moim zdaniem to przejdzie do historii. Ten chłop z włosami, to ty nie byłeś ty? On, ja. Wszyscy mówili mi, że super zagrał. Jacy wszyscy? Wszyscy, no wszyscy, to są wszyscy. A ja na koniu. Na wielbłąda mnie wsadzie, znaczy nas Bóg ostatecznie opuścił. Dlaczego to film jest? Przenośna metafora. Chodzi o to, że pan żyje jak normalni ludzie, że pan sobie drewno rąbie, a jak ojczyzna wzywa, pan się przeobraża w wojownika. A ja wojownik, to jak na piechotę pójdzie, panno musi być. Panno musi być. Naprawdę, nie... Że widzowie nawet przed chwilą siedziałem, czytałem, bo to też jest ten moment, nie wiem jak ty na ten świat reagujesz, że kiedyś wchodziłeś na scenę albo pojawiałeś się przed kamerami dużymi i robiłeś swoje, a dzisiaj ci ludzie pod spodem, ty robisz, a oni w real time mogą komentować i mówić, nie, przesuń się trochę w prawo, widać, że chyba się nie wyspał, jednak to nie jest ta forma, na którą liczyłam. I no, nagle mają nad tobą mega władzę. No. Sam się na to otworzyłem, na media społecznościowe, vloga założyłem, Instagrama, wszystko tego działam, ale to jest niezwykle wciągające i kolejny obowiązek tak naprawdę, no bo jak już coś robisz, no to chcesz zrobić porządnie. Ale obowiązek wobec kogo? Tych widzów po drugiej stronie? No siebie, jakości, tego co pokazujesz, no co chcesz. No ale jakości, chcesz... no ty masz świetną dykcję, świetnie wyglądasz, masz coś do powiedzenia. Nie, właśnie z tym mówieniem do powiedzenia nie jest tak łatwo, no trzeba nad sobą pracować, żeby nie powtarzać komunałów, no to trzeba mieć czas na to, żeby czytać, oglądać, słuchać, rozmawiać. Gdzie no. dzisiaj czas? Widziałeś, ludzie czytają świat nagłówkiem. Gdyby, jakbyś zatytułował, streścił w jednym takim nagłówku naszą rozmowę dzisiejszą, no nie wiem, Żebrowski u Kuźniara, dwukropek i... No, mam nadzieję, że nie było nudno. No, to jeszcze wiesz, jeżeli jeszcze mamy 20 minut, ale... zanudzamy ludzi, to jest fatalne, no aktor nie może nudzić. A nudzisz czasem? Generalnie chyba tak, no staram się w Onet rano, żeby nasza rozmowa nie była nudna, no to dlatego się tak jakoś angażuję w to. Jednak, właśnie zauważyłem. No, no. A widzowie też reagowali dobrze, a moja szefowa mówi, weźmy go na prowadzącego. Byłbyś w stanie? W takim specjalnym wydaniu. Michał Żebrowski prowadzi... A czemu nie? Dlatego, że to jest wielki przywilej prowadzącego, że może rozmawiać z ludźmi, z którymi nie mógłby porozmawiać prywatnie, no bo to jest niezwykle odpowiedzialne, to znaczy umiejętność po prostu. Ja bym, nie wiem, jak może z jedną osobą pojechał, może mógłbym sobie wybrać kogoś. Ale swoją drogą, na tak, chciałbym sobie tylko nie Trzaskowskiego. Z sędzią Tuleją porozmawiać, albo na przykład z panem Matczakiem. Sędzia Tuleja to jest zło wchodzące. Albo z profesorem Matczakiem, bo mnie po prostu imponuje postawa tychże sędziów, nie tylko dlatego, że oni się mają cywilną odwagę się postawić, tylko w jaki oni sposób to robią, że po prostu słuchasz ich i nie możesz znaleźć żadnej niekonsekwencji, żadnej
żadnej luki w ich krystalicznie precyzyjnym, mądrym myśleniu. Ale ostatnio przeczytałem, to pomyślałem, że w ogóle cudownie, że ludzie są w stanie połączyć te dwie kropki, ale rzuciłem jakieś archiwalne zdjęcie, bo Facebook mi je przypomniał z redaktorem Kubą W, tobie znanym także, i nagle, no a Kuba był w swoich okularach. I co czytam pod tym zdjęciem? Okularki jak u Tulei w... I tam się pojawiło parę, że ludzie, rozumiesz, zaczynają to łączyć w ten sposób. Tuleja nagle swoim takim, nie, tak go odbieram, jakimś takim totalnym dystansem, nagle stał się symbolem, wiesz. Tak, no Tuleja jest wspaniały, to jest, no to, nie wiem, tacy ludzie zasługują, jak już to się skończy, ten koszmar, zasługują na przynajmniej ulicę. Na ulicę, żeby mieć, naprawdę. Bo to będą, to są już głośni bohaterowie. Jedziemy na przykład teraz po Szczęśliwicach, chciałbyś, żebyśmy jechali ulicą sędziego Tulei? Nie miałbym nic przeciwko, gdyby jego walka zakończyła się... A jakby z Tulei się wjeżdżało na rondo Lecha Kaczyńskiego? Gdyby jego walka skończyła się uleczeniem Polski od raka, chamstwa, obłudy i kłamstwa, to na pewno zasługuje ten człowiek na ulicę. Jestem przekonany. Z ulicy Tulei skręć w prawo na rondo Lecha Kaczyńskiego, a później prosto kieruj się na aleję Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma się co śmiać, bo oni wcale się do tego... Mówię, przepraszam, oni, bo to nieładnie jest, ale oni, przepraszam, poważnie chcą to wszystko robić nam w kraju przecież tutaj, nie na żarty. Się tak zaangażowałeś? Właśnie z uwagi na Rafała T? Nie, co ma do tego Rafał? Co ja nie mam własnych, przepraszam, rąk, nóg i głowy? No przepraszam bardzo, mój dziadek był posłem na Sejm pierwszej, drugiej, czwartej kadencji. Zakładał ONR, nie daj, straszna rzecz. Twój dziadek zakładał ONR. Tak, no to mamy tytuł. Żebrowski u Kuźniara. Tak. Mój dziadek zakładał ONR. W procesie 16 był skazany na Łubiance. No więc trudno, żeby dla mnie to, co się dzieje w mojej ojczyźnie, nie było obojętne. No, bardzo cię przepraszam. No, nie lubię chamstwa, głupoty i obłudy. No. Nie można tak robić w Polsce, żeby ludzi, którzy są autentycznymi bohaterami, którzy zasłużyli się dla nas w Polsce nagrodami Nobla, Solidarnością, krzewieniem tego, co Jan Paweł II, papież tysiąclecia nam mówił, wejściem do NATO, wejściem do Unii, przewodnictwem w tej Unii, organizacją Mistrzostw Europy i tak dalej, i tak dalej. No, tego, że byliśmy awangardą i forpocztą zmian demokratycznych w tej części świata. No przecież to są nasze... Oszalałeś. Dlaczego oszalałem? Oszalałeś, wymieniasz rzeczy, które są wstydliwe. Rzeczy, o których powinniśmy zapomnieć. Nie, to są rzeczy, które powinniśmy wiele z kołubić, tych rzeczy... A jeżeli ci, którzy to krytykują, to niech najpierw zrobią coś po swojemu, żeby być uznanym na arenie międzynarodowej i niech się odczepią od tych, którzy chlubę Polsce przynosili przez tyle lat. Wiele z tych rzeczy, o których powiedziałeś, nie powstałoby bez pieniędzy Unii Europejskiej, która, jak że zacytuję prezydenta Andrzeja Dudę, jest wyimaginowaną wspólnotą, która czegoś od nas cholera cały czas chce. Zabrakło po raz kolejny pierwszej damy, która by pana Andrzeja odciągnęła od mikrofonu, kiedy na przykład krzyczy na dzieci w szkole. No niestety, to jest jakaś... I przydałoby mu się szkolenie porażka, z publicznych występów. No. Porażka jakaś... No wstyd. On nie krzyczy, ale właśnie, bo jest dużo... No on się jakoś tak emocjonuje wewnętrznie i widać, że on bardzo lubi być prezydentem i lubi być, wsłuchiwać się we własny głos. I jakoś tak, jak nie ma napisane, to zaczyna się tak gotować i strasznie tak patetycznie brzmieć. To jest strasznie infantylne. Strasznie infantylne, bo puste. Potwornie puste. Potwornie puste i potwornie puste. A jednak potwornie puste. A jednak... Puste. I puste, bo puste. Bo w uchu prezesa grałeś kogo? Adriana właśnie? Nie. Nie, no i mnie przypadła zaszczytna rola samego tego najpiękniejszego, no. Czy tego cudownego naszego. Miłościwie. Bo ja zostawiłem gazety, wracam, koledzy mówią, puścimy, jak Żebrowski gra w uchu prezesa, więc nie widziałem tego Ty nie widziałeś? Największego? Nie widziałem. Ja nie mam parodystycznych zdolności, ale bardzo mi się spodobał pomysł Górskiego, Cieślaka i Śliwy. Mianowicie, żebym ja zagrał prezesa, po prostu grając po prostu jakieś tam scenki w filmie o nim. I wszyscy będą prezesowi mówić w kinie, że to pan, świetnie pan wygląda. Mi się to bardzo spodobało. Mówię, wchodzę. No. No ale zobacz, problem, ja chociaż nie wiem, czy to problem, ale zabawa z tym, z tym materiałem polega na tym, że to niby ma bawić, ale nie jest śmieszne. W tym sensie takim drugim, nie? Rozumiesz? Tak naprawdę... Dlatego robimy Ucho Prezesa w Teatrze Szóste Piętro. Nazywa się to Scheda i to jest taki
political fiction, fenomenalnie napisana sztuka przez Górskiego, zrobiona przez tych 12 czy nawet 14 gwiazd znanych z hitu internetowego. No i to jest o tym, że pan prezes za nie mógł, no i dochodzi naprawdę do realnego zagrożenia, że władza wpadnie w ręce niczyje. Jak niczyje? I też pojawiają się wszyscy ci znani z internetu, czyli Antek, jak się nazywa Błaszczak? Mariusz, pani Basia, no i wszyscy, i Zbyszek i tak dalej. Zbyszek, tak, wszyscy się pojawiają. No i mimo pokornej, czy tak, takiej fałszywej troski o państwo i o miłościwie nam panującego, zaczynają wydzielać sobie tę władzę. No bardzo to jest ciekawe, pouczające. Sztuka jest w gruncie rzeczy bardzo mądra i tylko miejscami bardzo, bardzo śmieszna, czasami wzruszająca, no ale przede wszystkim bardzo istotna. No. Ale jest tak, że dzisiaj właśnie o tyle łatwiej czasem, też nie, broń Boże, nie obrażając, jest aktorom, bo wychodzisz, albo już nie mówię o stand-uperach, wychodzisz na scenę, rzucasz to nazwisko i już wszyscy zaczynają szmery się, albo uśmiechy, albo heheszki, nie? Że niewiele trzeba zrobić, żeby ta publiczność już rozumiała, o co chodzi. Nie, w teatrze trzeba bardzo dużo zrobić, żeby publiczność przez półtorej godziny nie dość, że się śmiała, to jeszcze musi się wzruszyć, musi wyjść i żałować, że tak rzadko chodzi do teatru. I wrócić, i chcieć wrócić. A w gruncie rzeczy powinna publiczność siedzieć w teatrze i mówić sobie, Boże, dlaczego ja nie zostałem aktorem? Przecież to jest takie proste. Dokładnie. No. Taki powinien być teatr. Ale żeby widz nie czuł się umordowany w teatrze, tylko żeby miał wrażenie, że wszystko to, co widzi, jest takie proste. Szanowny panie Michale, tak. Ale powiedział pan, że ludzie mają się wzruszyć. Na schedzie się mają wzruszyć? Czym? Że się znalazł równie wielki człowiek, czy co? Nie sztuką, a aktorów, artystów, sztuką teatru. Tym się mają wzruszać. No to jest po prostu, teatr jest sztuką. To jest sztuka teatru. To nie jest tak, że wyjść i po prostu jesteś. No, to wystarczy, niech każdy amator wyjdzie na chwilę na scenę i zobaczy, jakie to jest proste. To jest proste. Ludzie siedzą, patrzą, wychodzisz i cisza. No, ostatnio miałem spotkanie z przesympatycznymi dziewczynami, które jechały do Londynu, miały wyjść na scenę przed komisję i powiedzieć coś o swoim biznesie i tak przekonać komisję, że komisja mówi, mamy parę funtów, proszę, zainwestujemy w ciebie. Miały 60 sekund. Wszystkim się wydawało, że to jest tak mało czasu, że co one mają zrobić z tym czasem? Po 15 sekundach prawie każda z nich opuszczała dłonie i mówiła, co jeszcze? Naprawdę? I nagle się okazywało, że wiesz, nie, jakby bardzo trudno jest nad tym jakoś tam zapanować. No. Co, nie miały już więcej nic do mówienia? No, okazywało się, że po prostu strach, stres, no ta scena, o której mówisz. No tak, no stres, to rzeczywiście. To twój telefon tak pika? Nie, twój. Paraliżuje scena rzeczywiście i występy publiczne paraliżują ludzi, to prawda. A co ty zrobiłeś, żeby to ci przychodziło tak łatwo, lekko i prawie przychodzi? Mnie nadal paraliżuje, ja się zastanawiam i to mam o siebie o to pretensje. Dlaczego gram jedno przedstawienie 10 lat, na przykład Męża i Żony, Fredry, klasyka, tak. Znam to już jak Ojcze Nasz. No, a mimo to wychodząc na scenę, grając 500 raz dosłownie, ja nadal czuję stres i na szczęście on w momencie, kiedy wchodzisz, zaczynasz pierwszą sylabę i otwierasz i słyszysz pierwszą reakcję publiczności, on przemienia się w taką mobilizującą tremę, to znaczy, że niesie cię publiczność, ale nie lubię tego momentu oczekiwania na wejście na scenę, nie lubię, to jest bardzo nieprzyjemne w tym zawodzie. Pamiętajcie o tym widzowie, bo jak traficie kiedyś na Żebrowskiego, on wyjdzie na tę scenę, pomyślcie sobie, kurczę, jeszcze chwilę przed, jak jemu było źle. Ale niestety to... Jak to, on cierpi. Bardzo długo uzmysławiałem sobie, że widzowie jednak przychodzą w dobrej wierze do teatru. A co znaczy dobra wiara? Dobra wiara to znaczy przyjdą i mówią, no to my chcemy. To myśmy zapłacili, myśmy wzięli ciocię, tak. Wujka i tego dziecko i chcemy obejrzeć. No, ja często publiczność traktowałem jak tych takich cenzorów, prawda, którzy przychodzą, no to pokaż teraz, pokaż, co tutaj ma na tym szóstym piętrze. Ale no już jakoś tak dojrzewam może pomału. Możesz w każdej chwili czytać sobie komentarze widzów, Chrystus, którzy reagują na to, co robisz. Zobaczmy, jak ci to pierwszego nie będę czytał. A co piszą? Mistrz Żebrowski. A, dobrze. Boże. Tak, pani Stalińska, Olgierd Łukasiewicz, nie wiem, o co chodzi. Pozdrowienia z Manchesteru. A, pozdrawiam Polonię, bo jeździmy z teatrem. Słuchaj, pojechaliśmy do Londynu i tak. Ty sobie wyobrażasz, że wychodzisz przed teatr w Londynie, gdzie jest 700 tysięcy Polaków, tak. I słyszysz szóste piętro, szóste piętro. Ludzie skandują imię teatru. Ale wy macie niesamowite pieniądze na marketing. Jaki marketing? No, co ty? No, oni mają marketing sami. To jest bardzo dobrze, rzeczy, to jest bardzo dobrze zorganizowana społeczność w Londynie. Oczekują z radością polskiej klasyki. Chcą posłuchać. Przychodzą wdzięcznie i no naprawdę miło. Jakiś hejt przeczytaj. Chociaż jeden, Michał. No nie może być.
Jako dziecko przed deklamacją wiersza miałam łzy, a chwilę potem już było okej. Okay. Wreszcie prawdziwy aktor ujawnił fałsz aktora zwanego prezydentem. Szacun. Piękna rozmowa. Pani Joanno, pada, ale słoneczko przebija przez ciemne chmury. Miłego dnia. Poszłabym nie tylko posłuchać, ale i popatrzeć na pana Michała. On z wiekiem coraz przystoi. Londyn pozdrawia. Wspaniała rozmowa. Onecik. No nie, no bardzo, bardzo miło. No, ale nie ma żadnego hejtu? Nic? Pół nawet? Słuchaj... Ja ostatnio nawet na vlogu zrobiłem taki mówią, to teraz poczytasz te swoje komentarze. I muszę powiedzieć, że naprawdę nie ma jakichś takich komentarzy, wulgarnych albo takich, no ewidentnie... Trójmiasto prosi o wizytę, zhejtujcie go przynajmniej przez chwilę, czymś, nie wiem, no. Wspaniały aktor i człowiek, no hejt. Mega się słucha, zgadzam się w 100%. Nie mogę. Ja nie mogę już tego słuchać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ale po jaką. Teraz powiedz mi tak całkiem szczerze, po kiego diabła ci taki vlog? Aktorowi, który jest zbudowany, dlatego, kompletnie żeby wyjąć zrobił, kij z pewnej części ciała i żeby zrozumieć, że świat się zmienia i razem z nim się zmieniać. Nie chciałbym być pierdzielem starym, który nagle mówi, nie mam komórki, nie mam Instagrama, nie mam Facebooka, nie mam tego wszystkiego, jak będą chcieli, to mnie znajdą. Mieszkam na Nowolipkach. To nie o to chodzi. No, chciałbym razem z moimi dziećmi cieszyć się wszystkim tym, co niesie nam świat, być razem z nimi. Ale chciałbyś... Nie być starym pierdzielem, który po prostu ma zajady, łysinę, jest siwy i zazdrości innym kolegom, że grają główne role, a jego nie biorą do filmu. Zobacz, no. A gdzie te czasy, kiedy wyobraź sobie operę, teatr, wielki operę narodową, ale teatr, nie operę. Aktor w ciszy, ciemnym korytarzem wchodzi na scenę, gra w ciszy, ciemnym korytarzem, schodzi ze sceny, nie możesz go zobaczyć. Wszyscy zasypiają. On jest tylko dla sceny. Wszyscy śpią. Są takie momenty, kiedy rzeczywiście mówisz, to jest dla mnie czas. Tak. Ale na przykład teraz mam nadzieję, że zrobię monodram. Namawiam do tego pewnego polskiego dramaturga. I chciałbym zrobić po raz pierwszy film dokumentalny o tym, jak powstaje rola aktora. Od momentu, kiedy dostaję tekst, do momentu premiery. Bardzo chciałbym taki film dokumentalny zrobić, żeby raz zostawić jakiś dokument, jakieś świadectwo czasu, pracy, istoty tego, czym jest polski, czym jest zawód. Mhm. Ale no, gdyby nie było mediów społecznościowych, komórek, kamer wszędzie, nie mógłbym tego zrobić, bo to trzeba by było wydać taką fortunę na to, że po prostu, no nie wiem, czy to by było opłacalne i czy nie wiem, czy jestem takim artystą, który by dostał budżet na to od jakiejś telewizji, no bo od TVPiS to na pewno nie, by dostał. Ale jestem zdrajcą narodu. Możemy pogadać, my byśmy to zabudżetowali, Dominik, nie? Jakbyśmy wymontowali te kamery nawet z tego Lexa tutaj, to już byłoby 5, a to nie są słabe, no sam widziałeś, no, to nie są takie, zobaczone są, wiesz, one przypłynęły z Ameryki ze 2 lata temu, to powiedzmy, że wiesz, dałoby radę, ale bo ty cały czas, jak rozumiem, chcesz zostawiać gdzieś świadectwo, że jesteś, jakbyś próbujesz nadążyć za czasami też, żeby ludzie pamiętali o Żebrowskim, że był taki ktoś, a, czy że jest taki ktoś, o co chodzi? Nie, żebym ja wiedział i nie mówił głupot o tym, na czym się nie znam. No po prostu jak mogę dziecku czegoś zabierać albo zabraniać, jeżeli nie rozumiem istoty rzeczy. No chciałbym być, mam ambicje zarządzać instytucją, która jest na ustach wszystkich, a nie jakąś zmurszałą, nudną instytucją, która na swoim szyldzie ma wielkie słowa, a na scenie nudę. No nudę po prostu, nudę. No. Jesteśmy teatrem, który żyje z zainteresowania widzów, a nie dlatego, że dyrektor jest urzędnikiem, który dostaje niezależnie od tego, co zrobi w tym teatrze, i tak pieniądze na działalność. No dobra, a wyobraźmy sobie sytuację, w której Rafał T. wchodzi do ratusza i jest urzędującym prezydentem Warszawy. Wyobraźmy sobie, to jest trudne, wierzę, że to się nie uda, ale wyobraźmy sobie, że tak jest. Że się nie uda? No dobra, no i przychodzisz co? I mówisz, teraz Rafał, to wiesz, będzie zaraz gadane, że jeżeli każda już chcesz rozmawiać o Rafale, to powiem ci, że każda dotacja Rafał jest najbardziej krytycznym widzem wszelkich moich poczynań aktorskich. Tak. I bardzo go za to szanuję, dlatego że on się ze mną, wydaje mi się, jak brat z bratem, no, od tylu lat związał, nie dlatego, że jestem znanym aktorem, a on jest znanym politykiem, tylko dlatego, że lubimy się po prostu i kochamy po ludzku, jako ludzie. Drugi tytuł mam z naszej rozmowy. I to jest fajne. Kocham Wszyscy moi przyjaciele przecież traktują mnie jako Michała, którego znają od dziecka z przedszkola, a nie jakiegoś aktora. Ale no. Nie da się, w sztuce ale raz jesteś... wychodzi, raz nie wychodzi. No ale wracając do teatru, jest najbardziej zaciekłym i prawdę mówiącym
krytykiem. Wyszedł kiedyś z twojej sztuki? No nie, no jest dobrze wychowany. Natomiast myślę, że wiele razy miał ochotę. I to jest całkowicie naturalne. Zresztą on ma świetne parodystyczne zdolności. Jak raz mnie kiedyś pokazał na scenie, to myślałem, że zapadnę pod ziemię. Ale no i, czy ty, no, jak patrzysz na niego, to też masz ochotę zadzwonić, wysłać mu SMS-a? Rafał, głośniej, wyraźniej. On nie ma tak, czasu, on jest tak zapracowany, jeździ tutaj. Tu Białołęki, tutaj Szczęśliwice, tutaj tego, spotyka się z ludźmi, i to niesamowity, bo dzięki tej kampanii ma naprawdę kontakt i opowiada czasami ze łzami w oczach o tym, jak ludzie normalnie, na przykład opowiadał jednej pani, która, słuchaj, wyobraź sobie, nie pamiętam jej imienia, ale to jest osoba, która zbiera z tych największych supermarketów na 2-3-4 dni przed upływem terminu ważności jedzenia wszystkie produkty żywnościowe i rozdaje biednym. I to nie tak, że daje, tylko jeszcze opakowuje. I to są dzisiaj prawdziwi bohaterowie Warszawy, tak, których on odwiedza, z którymi on rozmawia, po to, że jeżeli ewentualnie byłby kiedyś tutaj prezydentem, to może tym ludziom pomóc, a nie tam szóstemu piętru. My sobie, że tak powiem, wiesz, grając uczciwie, znajdziemy uznanie u widowni, mam nadzieję, tak jak od 10 lat to robimy. Ile jest prawdy, szanowny panie Michale, w tym, że są tacy, którzy mówią, Trzaskowski w Brukseli, super, to jest jego idealne miejsce, ale nagle, kiedy on musi właśnie pojechać na Białołękę, na Szczęśliwice, połazić, pogadać z ludźmi, to jest zupełnie nowy dla niego świat. Co za bzdura, to jest krzywdząca nieprawda, tylko tyle powiem i nic i nie będę więcej zachęcał, no, po prostu... A ty wiem, w ogóle zniechęcasz właśnie, to jest fajne, że wreszcie, bo wiesz, nie będzie gadania, przyszedł Żebrowski, zrobił kampanię Trzaskowskiemu, ile Onet za to, wiesz... A no tutaj, to hejterzy i trolle tylko czekają na to. No, a co ci się nie podoba w Patryku? No po prostu... Przepraszam cię bardzo, no ale no już powiedziałem, no i mam prawo do poczucia, żebym ogarnąłby mnie ludzki po ludzku wstyd i nie wiedziałbym, gdzie schować głowę, jeżeli jacyś kandydaci już niekoniecznie, ja nie chcę nikogo obrażać, bo po co, no sięgnęliby po taki urząd, no po prostu to jest, no po prostu na to nie zasługują. A dlaczego? Zobacz, to jest człowiek, który jest wiceministrem. A dlaczego ty chcesz o nim rozmawiać? No, no bo jest kontr... No a dzisiaj prezydentem kto jest? No, a dzisiaj kto jest dzisiaj ministrem edukacji? A kto jest dzisiaj minister... Przecież to, no dzisiaj tak naprawdę każdy może zostać, że tak powiem, mieć olbrzymie stanowiska, byle odpowiednio składał ręce, klękał i jeździł w odpowiednie... I powtarzał. Klękaliśmy słowa, do tej pory, z kolan już wstaliśmy. Pamiętaj, czy proszę, żebyś ty też ewentualnie nadążał za zmieniającą dzisiaj się... Dzisiaj bycie ministrem nie jest żadnym osiągnięciem, no. Raczej piętnem. A jak przyjdzie ten człowiek, którego chciałbyś zobaczyć w ratuszu i powie... Ja nikogo nie chcę zobaczyć, że ty się... Nie wkładaj mi w moje usta jakiś... Rafał sobie doskonale radzi. Ja nie chcę... Wiesz... Jak będzie potrzeba, żebyś zarządzał kulturą w Warszawie na przykład, pójdziesz w ministry lokalne czy nie? Kto? No ty. Ja? Tak. Ja najpierw niech się nauczę grać dobrze i występuję właśnie w teatrze szóste piętro. To wiesz, to... Nie, ale Adriana zagrałeś dobrze, moim zdaniem. To naprawdę fajnie. Nie, mógł poprawiłbym. Co? No, parę rzeczy bym poprawił, to słuchaj, nie, bądźmy poważni, naprawdę, Polska ma wspaniałych, mądrych, nową, że tak powiem, nowy powiew, nowe standardy w polskiej polityce, to są ludzie wykształceni, przygotowani, ludzie uczciwi, którzy rozumieją, że, chcąc być przez dłuższy czas politykiem w Polsce, nie można kraść. Trzeba być po prostu zwyczajnie uczciwym, pasjonatem, służyć i słuchać ludzi. No i to jest możliwe w Europie, do jasnej czy jasnej. Merkel, przepraszam, ile rządził? No nie, no. No, Tuskowi udało się dwie kadencje wygrać pod rząd, co było już tak polską, co było wielkim osiągnięciem polskiej demokracji. Dwie kadencje. Teraz czas jest na polityka, który wygra trzy kadencje pod rząd. 12 lat na przykład, żeby rządził. To jest wielkie osiągnięcie. Jak się ma tak krzepić polska demokracja? Ale jest spora szansa, patrząc po sondażach, że są już tacy ludzie i teraz rządzą, że wystarczy, że trzy kadencje będą ich. Chciałbyś tego? Nie chcecie martwić. Chciałbyś tego? Być może nie, ale no jest szansa. Ale szansa? To ja nie nazwałbym tego szansą. Jest zagrożenie. No to jak tak chcesz, to tak mów. No. Powiedz, jak patrzysz na niektórych polityków, to są wśród nich dobrzy aktorzy? Polityków? Tak. Czy są dobrzy aktorzy? Mhm. Pomyśl chwilę. Ciekawe.
No, przepraszam. Uważam, że Budka jest świetnie medialnie. Znakomicie. Naprawdę, on mówi dokładnie to, co chce powiedzieć. Precyzyjny jest. Świetnie jest Matczak na przykład. Świetnie jest Nitras. Uważam Rafała za bardzo zdolnego medialnie. Po tamtej stronie? Po tamtej stronie. Masz Ziobrę na przykład. Albo nawet Jakiego. Gdyby zostawić w ogóle emocje Jakiego, wiesz, to... Nie będę się w takie rzeczy bawił tutaj. Znaczy, to nie ma nic wspólnego z aktorstwem. Ja mówię o pewnych predyspozycjach sceniczno-medialnych, które powodują, że jakiś polityk jest bardziej komunikatywny, a inny mniej. Joachim Brudziński, bardzo konkretny człowiek, przyznaj, nie? Jak już coś powie, to idzie w pięty. Jak napisze, idzie w pięty. Mnie bardzo nie odpowiada, jak pan Joachim mówi do Kolendy Zaleskiej, cudownej dziennikarki, ale co, no co, co pani tak, emoty przegrały wybory i co? No to mówi szef MSW. Polityk europejski w europejskim państwie, faktach po faktach, ale co, bo co, ale jak, ale no co, co pani tak, a no to już jest, to jest chamstwo głębokie, no. Strukturalne, no to tego się nie da wyplenić, no to jest choroba. Michał, cieszę się, że mieliśmy przez moje zagapienie się na tych, tam gdzie byliśmy w Warszawie na Służewcu, więcej czasu niż zwykle, bo to wydaje mi się, że miałeś okazję zaszaleć, ale też zapisało się to, że powiedziałeś, że nie wykluczono, żebyś ewentualnie kiedyś tutaj, a tu gość, jak będę chcesz. Mógł wybrać, to pojadę. Tak zrobisz. Cudownie. Nie zanudzam. Bardzo dziękuję serdecznie. Uważaj dziękuję. Na siebie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Pa, pa. Idźmy na wybory. Pa. Cześć. Na razie.